prowadzącym, ale oglądam, pomimo że byłem na basenie i myślałem, że nie zdążę na program, ale postarałem się szybciej skończyć. Głównie na basenie byłem z powodu wampira, bo wrzucił Alana jak biega i ja mówię, kontrakt gdzieś mi się zapodział. Mówię, nie wiem, czy ja mam rundy biegania, pływania i po boksu, więc popływałem trochę, ale wracając do meritum. Słucham od początku tego programu i no jest tragedia z tym Tyburskim, naprawdę, go trzeba wypierdolić z tego internetu, bo on jest żenujący, bo ja rozumiem dymy, o których Zostaje on mówi. Ode mnie w pizdę i idzie do Grądy. Ja rozumiem właśnie, o których on tam mówi, że dymy są potrzebne, ale on jest irytujący. Poczekajcie. Stop. No, czyli myślisz, a powiedz mi, o, czy według ciebie Paweł byłby dobrym motywatorem? Nie. No gdzie? Ja jestem. Ale czym? Nie wiem, ty siebie słyszysz. A jakbym wiesz co? A jakbym motywował, Paweł jest Mesjaszem. Jak ja bym motywował ludzi do odklejki, ty. Ty, ja mam pomysł. Motywuję dzisiaj do odklejki wszystko. Ale on ma cały czas pomysł, a wszystko robi chujowo. Nawet gość dzwoni, że nawet na budowie go nie zapłacił, gdzie robi... Że nawet na budowie kogoś wychujał. Ale dowody, panowie. Zamknij to mordę. Kasiusz, powiedziałem ci, jedna ręka zawiązana, mała rękawica, nie mogę ci najechać. Zamknij to pizdę, możesz to do dzioba jedynie wziąć i to i wszystko. Słuchaj, nie mogę to tak wziąć, kurwa, gatę, tą jedną ręką, jak ci najebię, przekazać na budowę domu. Ja dzisiaj uważam mnie za... Poczekaj. A nie pierdolisz, bo już jesteś nudny, człowieku. No i co? Nudny jesteś, kurwa, ludzie plują. Poczekaj, Paweł, no niech Kasiusz powie do końca. Propozycja nie do odrzucenia. Naprawdę, on jest tak żenujący, że go się słuchać nie da. Propozycja nie do odrzucenia, Kasio. Jedna ręka, druga przywiązana i cały dochód z walki przekazuje na budowę kolejnego domu. Bliźniaki budują. Jaki na dochód, człowieku? Jedziemy? Zobacz. U no mnie, coś dobrego mnie w życiu, pragnie. Kurwa. Dobra, niech on zamknie mordę, to powiem, a jak nie, to się rozłączam, bo ja z takim debilem pan nie będę rozmawiał. Dobra, czy to jest ta tragedia, kurwa? Mów, Kasiusz, nie będzie się wpierdalał. Zobaczcie, u mnie w Prime Tomasz Bezrąk, Bartosz Szuba są starszymi gośćmi i te, pozwolili mu tam śpiewać. To nie dość, że się wpierdolił te żenujące piosenki dwie, zjebał całą akcję. Na początku mnie namawiali, ja akcje charytatywne, jak mogę pomóc, to okej, ale nie z tym gościem, bo ten gościu od samego początku mi się wydaje fałszywy i ludzie też wiedzą, że jest fałszywy i bardzo dużo ludzi do mnie pisze, że z tym oszukał. Nie, to no, ale pierdoli, no mordko, no cały czas... Poczekaj, niech Kasiusz mówi do końca. Uj, pizdę, masz jeszcze godzinę, byś pierdolił te monologii swoje. To jest nietragiczny człowiek, naprawdę. Ja bym go wypierdolił, on jest tak żenujący, że aż szok, że dziwię się, że mam nadzieję, że popierdolą od Pasternaka. Ja pójdę do kibla, on się gada i dajcie znać, jak zadzwonię. Idziesz wypierdolić? Idziesz wypierdolić? Ja rozumiem, że we frykach chodzi o dymy, ale... Każdy ma jakieś wyczucie w tym. Są, mają charyzmę, a on jest tak żenujący. Tragedia. Dobrze. Już skończył? No proszę, mów, odpowiadaj. Ty się nie zachowujesz dzisiaj normalnie. No przecież jestem Mesjasz, ten odklejony typ najbardziej z Freakfighter. Jakbyś odpowiedział na to, co mówi Kasio? Jak? Jakbyś odpowiedział na to, co powiedział przed chwilą Kasio? Ja nie mam słów na tego gościa. Tutaj tylko mogą przemówić pięści. Chociaż raz nieskutecznie widać. Nie doszło nic do Kasiusza, ale mogę drugi raz mu poprawić i może, kurwa, się odklei tak jak Mesjasz polskich Free Fightów. I dobrze, że wszyscy celebryci się nie zachowują. I kółko to samo. On nawet nie ma pomysłu na siebie, kurwa. Nie ma w ogóle. On mówi o tej inteligencji, swojej mądrości, a jest tak głupi, że szok. Cały czas jedno słówko, które mu paska podpowiedział. Zobaczcie, jaki to jest debil. To jest, no tu mam pierdolony. Słuchajcie. Na szczęście będzie konferencja, gdzie będziecie razem siedzieć na panelu. Pytanie, czy to jest program o mnie i o Majchale, czy o przeklinaniu Kasiusza? Bo właśnie poczekaj, Paweł. Kasiusz, bardzo się cieszę, że na panelu będziecie razem siedzieć, bo na pewno będzie wtedy o czym porozmawiać. Dzięki bardzo za telefon. Będzie komu przypierdolić. Dzięki, ale... niech firma Stream Online od razu ogarnie wyciszanie mikrofonów, bo to jest debil, te monologi już są nudne. Dzięki, Kasiusz. Dzięki bardzo, Kasiusz. Dzięki za komplementy, mega miło mi. Trzymaj się. Padnij czasem też. Będzie na pewno na konferencji, gdzie będziecie razem mieli panel.